Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Chojnowski, a dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych jest nowy starosta wałbrzyski Leonard Górski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku, dzień dobry państwu. Dlaczego Leonard Górski został nowym starostą wałbrzyskim? 7 kwietnia mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego zadecydowali w wyborach, że chcieliby zakończyć już władzę, która w tej chwili rządziła przez ostatnie jakby dwie kadencje, no i zdecydowali, że wybiorą komitet koalicji 15 października. Dzięki im głosom, które na nas oddali, dostaliśmy 8 mandatów i mandat zaufania. I razem też z powiatem dla gmin, z 3 radnymi powiatu dla gmin, tworzycie koalicję, nową, większościową koalicję w powiecie wałbrzyskim. Tak, do tego doszło. Stworzyliśmy razem wspólną koalicję, zrobiliśmy spotkanie koalicyjne, podpisaliśmy porozumienie. No i od tego czasu przystępujemy do przejęcia jak gdyby starostwa i rządów takich, jakie chcą ludzie, czyli demokratycznych. Tak jest, tak. Jesteśmy przy panu. To spytam, dlaczego z tego grona, szerokiego grona radnych, to pan akurat został wybrany na starostę wałbrzyskiego? Nie wiem, dzięki chyba temu, że ludzie mają do mnie zaufanie, że przez 40 lat mojej pracy zawodowej, która dotyczyła w zasadzie szkolnictwa, nie było jakichś większych uwag dotyczących mojej pracy, zachowania wobec dzieci, rodziców. Starałem się zawsze wszystko ich wspomagać w tym wszystkim, prowadzić różnego rodzaju działania, które spełniały ich wymagania, więc wydaje mi się, że dostałem dalej ten mandat zaufania i poprosili mnie o to, żebym sprawował władzę w tym wypadku w starostwie i żebym spróbował to wszystko poskładać. I czuje się pan na siłach, żeby zarządzać takim organizmem, jakim jest powiat? Tak, wydaje mi się, że tak. A jak się pan czuje po pierwszych dniach urzędowania? To ile już? 4, 5, dobrze liczę? No jutro będzie tydzień, bo jutro będzie, akurat tak, był wtorek, no to, tak, pierwsza dokładnie. Sesja rady, 7 była, także... Pierwsze wrażenie? Powoli to ogarniamy, sprawdzamy, rozmawiamy. Mieliśmy spotkanie z naczelnikami, rozmawiamy z ludźmi. No i prowadzimy takie relacje, żeby to było wszystko w porządku. Przystępujemy do takiego jak gdyby ogólnego przygotowania do audytu, więc chcemy też sprawdzić, żeby w każdym wydziale, czy wszystko miało ręce i nogi, czy wszystko było dobrze poukładane, czy wszystko było zgodnie z prawem zrobione. A wypadły już jakieś trupy z szafy, albo wie pan o takowych? Znaczy, jeżeli będzie coś takiego się działo, to wszystko będziemy załatwiać w demokratyczny sposób. Nie chciałbym tu przy kamerach opowiadać o jakichś historiach. No chyba nie demokratyczny, bo to bardziej prawny sposób, prawda? To nie ma wtedy głosowań, tylko jest procedura. No niestety, jeżeli cokolwiek się tam wydarzy, to trzeba będzie uruchomić procedury takie. Bo starosta Kwiatkowski ustępujący mówił podczas sesji, że oddaje panu powiat w dobrej kondycji. Myśli pan, że tak jest rzeczywiście? Znaczy, co chwilę nas coś tam zaskakuje i coś wychodzi, także różne decyzje przychodzą, także przyjrzymy się dokładnie temu całemu budżetowi i będziemy wiedzieć, co pana zaskoczyło już teraz? Takie drobne jakieś tam decyzje są. Nie chciałbym na wizję o tym. Ale to bardziej personalne, wydatkowe. Trochę wydatkowych różnych sytuacji, które trzeba będzie załatwić. Rozumiem. Mówił też starosta Kwiatkowski, że inwestycje są zabezpieczone, umowy zawarte, zwłaszcza te drogowe, tak? Już pan zdążył się temu przyjrzeć i rzeczywiście tak jest? Są zawarte umowy, sprawdzamy je i pod względem formalnym i sprawdzamy, czy one są, czy wszystko jest prawidłowe. Na pewno pierwszą taką rzeczą, którą się już zajęliśmy, to jest sprawa zamkniętej drogi Jugowice-Zagórze Śląskie. W międzyczasie już zrobiliśmy spotkanie z przedstawicielem Wód Polskich. Wspólnie przygotowane już tam jest jakieś porozumienie, więc w związku z tym chcemy... Jest szansa, że ta droga zostanie dość szybko przywrócona do ruchu? Trochę czasu może to potrwać, bo jednak trzeba przygotować dokumentację. Nawet jeżeli coś takiego trzeba naprawić, to może to kilka miesięcy trwać wykonanie dokumentacji. Trzeba wyłonić wykonawcę, więc w związku z tym
W tym roku? Na razie przystępujemy w takie, że zdecydował przedstawiciel Wód Polskich, że w tym tygodniu przystąpi do zabezpieczenia tego odcinka. Zostanie przesunięty nurt rzeki leciutko w bok i zabezpieczone, żeby się dalej ten mur nie zawalał. Następnie będą zlecone ekspertyzy i wtedy po ekspertyzach sprawdzimy, bo mamy decyzję w tej chwili, że droga jest zamknięta do 31 grudnia, więc w związku z tym po ekspertyzie będziemy wiedzieć, czy będziemy w stanie po zabezpieczeniu przez Wody Polskie tego odcinka, czy uda nam się uruchomić jedną nitkę przynajmniej dla ruchu 3,5 tony, żeby można było tam normalnie przejeżdżać jakoś wahadłowo. No ale decyzję dopiero musi wydać organ, to więc oczywiście czekamy. Jeszcze jeden cytat z sesji Rady Powiatu. Najważniejsze, że nie będzie pan miał największego oportunisty w zarządzie. To powinno dopomóc w sprawowaniu władzy. Jeżeli chodzi o Krzysztof Kwiatkowski, bardziej w kierunku radnego Orpla. Jeżeli chodzi o to, to ja nie rozumiem tych słów. Nie ma takiego problemu, jak gdyby każdy członek rady może decydować o tym, co się dzieje w starostwie powiatowym, czy nawet wpływać na decyzje, więc ja liczę raczej na to, że merytorycznie ktoś będzie podchodził do wszelkich sytuacji, które będą i uchwał, które będą przedstawiane Radzie. Natomiast wydaje mi się, że ktoś, kto już pełni trzecią czy czwartą kadencję jako radny w Radzie Powiatu, ma zaufanie społeczeństwa i jednak ktoś go wybiera. Także jest w wielu sytuacjach jest merytoryczny. Jeżeli nawet ktoś zadaje pytania i dogłębnie chce coś się dowiedzieć, to tylko służy temu, żeby bardziej zgłębić temat. Tak? No to wiemy, że starość się Kwiatkowskiemu tak bardzo te uwagi radnego Orpla i pytania mocno, nie powiem, przeszkadzały, tak, ale mocno irytowały, tak? No wydaje mi się, że to działało w dwie strony, więc tu starosta niczym nie był grzecznym chłopcem i tak samo się odzywał w wielu sytuacjach. Zresztą było tego przykłady w poprzedniej Radzie, kiedy też różne stwierdzenia i jakieś tam wyzwiska padały w stosunku do Kamila. Tak, jesteśmy przy zachowaniach. To zapytam o standardy, jakie pan by chciał wprowadzić i w starostwie powiatowym, i jakie chciałby, żeby nowa koalicja promowała czy zachowywała. Wydaje mi się, że przede wszystkim kultura osobista jest jedną z najważniejszych rzeczy, więc obojętnie kto to jest i szacunek należy się każdej osobie, czy to ktoś przychodzi z zapytaniem, czy ktoś przebywa w starostwie, czy jest to pracownik. Uważam, że godność trzeba zachować taką, żeby było ok. Należy na pewno do wszystkich sytuacji podchodzić zgodnie z prawem i nie postępować pochopnie, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy ja chciałbym komuś udzielić pomocy, czy nie. Wszystko ich trzeba wysłuchać, przyjąć sprawę, zastanowić się i z godnością do nich podchodzić. A jak powinien pracować zarząd powiatu we współpracy z gminami, z zarządami, z wójtami, burmistrzami gmin? Jesteśmy w takiej chwili, że już powiedziałem, że trzeba przygotować spotkanie. Odbędzie się ono w starostwie ze wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin powiatu wałbrzyskiego, no oraz z włodarzem naszego tu sąsiada, więc też z Wałbrzychem, z panem doktorem Romanem Szemejem. Wspólne spotkanie takie odbędziemy i będziemy przystępować do tego. Wiadomo już kiedy? W tym tygodniu chcieliśmy to zrobić i niestety kilku włodarzy gdzieś tam ma różne swoje obowiązki, więc będzie to w następnym tygodniu. Czyli to będzie takie spotkanie otwarcia? Spotkanie robocze, tak? Takie otwarcia. Spotkamy się, porozmawiamy o wspólnych inwestycjach, drogach, właśnie, chodnikach, infrastrukturach, o wzajemnym wsparciu, o komunikacji miejskiej, która miałaby komunikować się z całym powiatem wałbrzyskim, o wspólnym finansowaniu różnych inwestycji i działań. A jest teraz jakaś taka kwestia, którą trzeba natychmiast rozwiązać wspólnie? No, na pewno wspólne relacje, więc to były one zachwiane i wydaje mi się, że głównym celem jest to, żeby te relacje były prawidłowe i żeby każdy z każdym mógł rozmawiać normalnie.
Pan widzi jakąś platformę do wspólnego porozumienia z obecnymi wójtami, burmistrzami, prezydentem? Przez 40 lat mojej pracy zawodowej zawsze moje drzwi były otwarte i wszyscy mogli wchodzić, rozmawiać ze mną i zawsze dochodziliśmy do jakiegoś wspólnych konsensusu i do wspólnych wyników. A jak pan widzi współpracę z obecną opozycją w powiecie wałbrzyskim, czyli trzema radnymi PiS i trzema radnymi Krzysztofa Kwiatkowskiego, z nim na czele? Liczymy na rzetelną, kulturalną współpracę i na merytoryczne działania, więc jeżeli ktokolwiek coś ma, jakieś pomysły, to proszę je zgłaszać i będziemy przychylać się do nich i ewentualnie sprawdzać, czy są możliwe do realizacji. Oczywiście musimy też wiedzieć o tym, że my przyszliśmy tu z jakimś programem, z priorytetami swoimi, no i te priorytety też będą dla nas ważne. Natomiast nie negujemy żadnych pomysłów, więc jeżeli opozycja ma jakieś konstruktywne pomysły, to liczę na to, że przyjdą, zgłoszą je, a my w miarę możliwości będziemy próbować je realizować, jeżeli będą zgodne z naszymi priorytetami. Czyli jeżeli opozycja przyjdzie i powie, że ma tam pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, nie wiem, w Walimiu albo w Boguszowie Gorcach, to nie będzie z góry odrzucany ten pomysł nie. przez pana starostę, nie. tak jak to często bywało robione przez starostę Kwiatkowskiego, bo przychodzili radni, na przykład Orpel czy inni, i prosili o wykonanie jakichś spraw. Czy nie będzie takich sytuacji, bo czy to przyjdzie radny do nas, czy przyjdzie mieszkaniec, czy przyjdzie, nie wiem, przedsiębiorca albo włodarz i będzie miał jakiś problem i będzie chciał, żebyśmy mu w tym pomogli. Jesteśmy otwarci, będziemy rozmawiać, będziemy się przyglądać sprawie. Ewentualnie, jeżeli to jest dobry pomysł, to będziemy w to wchodzili. Nowy zarząd powiatu wałbrzyskiego to Mirosław Lech, pana zastępca, Ewa Dorosz jako etatowy członek zarządu oraz Michał Broda i Wiesław Mąka. Czym oni się będą zajmować? Jakie kompetencje będą im przydzielone? Zmieniło się trochę przynależność do wydziałów, które były do tej pory funkcjonowały w starostwie. W tej chwili już jest uchwała przygotowana i na BIP-ie się dzisiaj pojawi zarządzenie, znaczy no pewnie jutro dopiero się pojawi zarządzenie, w którym będzie już wszystko opisane, kto się czym będzie zajmował, całą infrastrukturą, drogami i wydziałem kartografii i architektury będzie się zajmował Mirosław Lech. No z tytułu tego, że jest inżynierem, skończył AGH, więc wydaje mi się, że tu będzie specjalista, a poza tym 9-letnie doświadczenie pełniąc w zarządzaniu tak, wójta, gminą, więc tak. ma doskonale, jest przygotowany do tego i tak zdecydowaliśmy, że tym się będzie zajmował. Ewa Dorosz będzie się zajmowała PCPR-em, będzie się zajmowała oświatą, jednostkami, no i tam no, dokładnie nie. A zadania dla Wiesława Mąki i Michała Brody? Wiesław Mąka i Michał Broda mają swoje zadania. Oni uczestniczą, bardzo mocno zaangażowali się w członkowie zarządu, w pracę starostwa. W zasadzie prawie codziennie są w starostwie. Razem rozmawiamy, ustalamy wszystkie rzeczy. I jest to chyba taki trochę zmiany, bo do tej pory raczej tamtych członków nieetatowych było mało widocznych, oni byli. Natomiast tutaj bardzo kompetentni oni są i przydatni w różnych sprawach, opiniowaniu, rozmowach, także czyli to takie, działamy. Takie no jako wsparcie tako dla... nieetatowi nie mogą mieć przydzielone danego wydziału tak, jakiegoś, tak. Natomiast pełnią naprawdę bardzo dużą rolę i jestem tu, bardzo dziękuję Michałowi i Wiesławowi za to, że od pierwszych dni, kiedy zostali członkami, wspierają bardzo zarząd. W czym pana tak wspierają najbardziej? No, w różnych rozmowach. Na przykład w tej chwili głównym takim celem jest, musimy zatrudnić rzecznika prasowego i w związku z tym też przystępujemy do tego, poszukujemy pracowników, rozmawiamy, jak powinny wyglądać strony internetowe, BIP, jak Facebook powinien wyglądać, co należy zmienić, więc to wszystko tutaj z Michałem akurat uzgadniamy. Wiesław tu jest potrzebny i przydatny nam przy różnego rodzaju uzgodnieniach właśnie takich dotyczących gdzieś tam, nie wiem, no, działań rolniczych jakichś przy drogach na przykład. Ma doświadczenie, bo był wieloletnim też
przewodniczącym Rady Miejskiej czy w Mieroszowie, więc no, służy swoją pomocą i tak też jest. Pomaga nam przy przygotowywaniu uchwał i innych rzeczy. A jakie zmiany czekają starostwo powiatowe w Wałbrzychu? Na razie rozmawiamy z każdym z naczelników, poznajemy pracowników, ustalamy pewne drobne jakieś reorganizacje. Natomiast nie działamy w ten sposób, że przychodzimy i w dniu jutrzejszym proszę się spakować i wyjść, no bo chodzi o to, że raczej prosimy o to, żeby pracowali spokojnie, grzecznie, żeby się nie denerwowali, wykonywali swoje obowiązki. Do tej pory w starostwie też się działo tak, że no, raczej pracownicy próbowali zawsze pomóc mieszkańcom i myślę, że się tu nic nie zmieni, że dalej będą w spokoju i przydatnie dla mieszkańców służyli pomocą swoją. Jest lista pracowników do zwolnienia, czy nie? Albo do wymiany? Na razie się przyglądamy. Jeżeli w ramach kontroli audytu wyjdzie, że ktoś nie realizował tego, co powinien realizować, no to pewnie jakieś drobne reorganizacje będą. Natomiast nie chcemy to robić jakoś bardzo nerwowo. Rozumiem. Zmieni pan nazwę powiatu wałbrzyskiego na sudecki? Nie, na pewno tego nie będziemy robić, bo to była w zasadzie taka jakaś wymyślona sytuacja, sztucznie stworzony problem poprzez porównywanie siebie do włodarza Wałbrzycha, do Romana Szołemeja, że to nie może być, że ludzie mylą urzędy, że nie wiedzą, gdzie przyjść zarejestrować samochód i tak dalej, więc to myśli jest taka pan, że to, jakaś że wyimaginowana to, sytuacja. Tak, że to jest temat, którego... Myślę, że ten temat szybko zostanie zamknięty i nie będziemy do niego wracać. W ogóle, to już jest koniec, tak? Tak mi się wydaje. A jak wygląda pan, jak wyobraża pan sobie współpracę z prezydentem Romanem Szołemejem? Wyobrażam sobie tak, że będziemy razem partnerami, będziemy razem się wspierać. Jeżeli powiat będzie mógł w jakiś sposób, nie wiem, na przykład przy finansowaniu komunikacji miejskiej w powiecie wałbrzyskim wspomóc jakoś, no to na pewno to zrobi, bo głupio by było znowu tworzyć następną bazę, zakupywać autobusy i tworzyć jakieś linie komunikacyjne między powiatem, kiedy obsługuje to Wałbrzych, więc wydaje mi się, że lepiej by było partycypować w jakichś kosztach i dotacją przekazać część pieniędzy po to, żeby poszczególne gminy były skomunikowane. Oczywiście w tym też będą brali udział i wójtowie i burmistrzowie danych gmin, żebyśmy mogli ustalić wspólne działania, żeby to nie było tylko tak, że pan prezydent przyjdzie i powie, że to tak ma być, tylko że będziemy wspólnie ze sobą rozmawiać i tak sobie to wyobrażam. Rozumiem, że stawia pan na taką bardziej współpracę międzygminną, międzymiastową i komunikację prowadzoną przez linię tutaj MZK Wałbrzyskiego, tak? Niż na współpracę z prywatnymi przewoźnikami. Raczej wydaje mi się, że tak. Tak. Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję. Leonard Górski, nowy starosta wałbrzyski, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Ja również dziękuję, a korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować za Państwa zaufanie, za to, że zaufaliście nam, że wybraliście nam. Postaramy się nie zawieść Waszego zaufania. Dziękuję bardzo.